Dzień dobry Państwu. W najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich tekst to już chyba jedyny taki w Polsce, czyli za co kolekcjonerzy oraz jeleniogórzanie pokochali Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. Może nie wszyscy mają tego świadomość, ale na tę coroczną cykliczną imprezę przyjeżdżają ludzie z całej Polski po to, żeby pochodzić po uliczkach, poddychać tą atmosferą, poszperać w szpargałach, przyglądać się tym różnym przedmiotom wystawionych. Jak mówię, to jest właśnie jedyna, ostatnia taka impreza w Polsce, bo wszystkie inne zostały zalane i zdominowane przez komercję i zwykły zalew no, takich mało wartościowych rzeczy, które nie warte są uwagi. A dodatkowo w numerze Dwór Czarny wraca do Fundacji Kultury Ekologicznej, czyli można powiedzieć pierwsza batalia sądowa została wygrana. Pierwsza, ponieważ ten wyrok jeszcze nie uprawomocnił się, a poza tym konflikt z nowym właścicielem Dworu Czarnym, no tam został bardzo mocno skomplikowany, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy formalno-prawne. Także, żeby odkręcić wszystko, żeby móc uratować wspaniały zabytek, trzeba jeszcze będzie uzbroić się nieco w cierpliwość. Z kolei wspominamy też o nadchodzących wyborach parlamentarnych. Ważne daty i zasady, czyli o czym warto pamiętać, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli w dniu wyborów, czyli 13 października, będziemy przebywać poza swoim miejscem zamieszkania. Tutaj warto, żeby nie przegapić pewnych terminów i pozostawić sobie możliwość zagłosowania również poza miejscem zameldowania. W jakim piecu diabeł pali? Taki tytuł mają refleksje naszego recenzenta, recenzentki, która była na najnowszej premierze Teatru Norwinach, czyli na Damach i Husarach Fredry. I właśnie to jest taka garść refleksji po tym wydarzeniu. Przypomnę tylko, że wszystko miało miejsce już w odremontowanym, odrestaurowanym nowym teatrze. Głosuj na artystów, czyli srebrne kluczyki, wręczamy wytrych. Tutaj zbliżają się terminy, warto więc wesprzeć swojego ulubionego artysta, żeby ten otrzymał wytrych do serc publiczności. Co jeszcze? Dwugłos o przemocy. Zastanawiamy się, czy faktycznie gry komputerowe nasilają agresję. Szczególnie tutaj chodzi o młodzież. W nowinach również nowiny sportowe, nowiny ogrodowe, nowiny historyczne, a w nowinach poświęconych wspomnieniom, nekrologom wspominamy Waldemara Leśnika Szczerbę, osobę, legendę, można powiedzieć, związaną z kultową imprezą, jaką jest Gitarą i Piórem. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin Jeleniogórskich.